Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest, że wąska grupa, co najwyżej 5,6 miliona osób, wytwarza połowę polskiego PKB. 10 milionów osób produkuje tyle samo, czyli jest co najmniej dwa razy mniej produktywne, a do tego jeszcze mamy 8 milionów osób biernych zawodowo. Jak rozmawiamy o dochodach Polaków, to patrzymy tylko na pensje. A tak naprawdę to, co jest istotne, to ta wartość dodana wytwarzana przez pracowników, która jest dzielona na płace dla pracowników, zyski przedsiębiorstw i w końcu podatki, z których państwo finansuje transfery. Przy tak dużym zróżnicowaniu produktywności mamy też duże zróżnicowanie płac. Jeżeli ktoś wytwarza dużo, to jego płaca też będzie wysoka. Taka struktura gospodarki jest i szansą, i zagrożeniem. Jeżeli skoncentrujemy się na tym, jak opodatkować i regulować tą wąską grupę, która wytwarza dużo, żeby sfinansować transfery dla reszty gospodarki, to raczej nasz wzrost gospodarczy spowolni. Ale z kolei polityka nastawiona na to, żeby coraz więcej osób przychodziło do tych wysoko wydajnych miejsc pracy, będzie oznaczało, że z jednej strony ich płace wzrosną, a z drugiej strony będą miały większy wkład w tworzenie PKB i gospodarka będzie rozwijała się szybciej. Jeżeli pójdziemy w stronę struktury gospodarczej, takie jak Niemcy, to płace będą rosły szybciej, szczególnie te przeciętne płace, bo osoby, które przechodzą z sektorów, które mało co wytwarzają, do sektorów wyżej wydajnych, będą widziały to też od razu w wyższych płacach.